Donald Trump ułaskawia szeryfa, który łapie nielegalnych imigrantów, pomimo że jego przełożeni z miast, którym nie podoba się polityka Donalda Trumpa, zakazywali mu tego zrobić i go skazali. No to coś nam to przypomina. Ułaskawienia prezydenckie są właśnie takie, że się nie podobają. I tyle. To z definicji łaska prezydencka musi się nie podobać, bo system skazał kogoś na więzienie albo chce go złapać, a prezydent daje łaskę. Więc zawsze się będzie nie podobał. Nie podobały się wszystkie ułaskawienia Obamy, nie podobały się wszystkie ułaskawienia Clintona. Trump jest sprytny dlatego, że robi to na początku kadencji. Tamci to robili odchodząc i ten cały brud im się zwalał na plecy, potem się to za nimi ciągnęło. A Trump zrobił to dzisiaj. A potem będzie tyle lat jeszcze sukcesów, że zapomną, kogo ale to jest niesamowita historia. Szeryf łapie nielegalnego imigranta. Wszystko wydaje się zgodne z prawem, no bo prawo amerykańskie zobowiązuje go do tego. A ponieważ lokalne samorządy, użylibyśmy polskiego języka, nie są za bardzo zainteresowane tym, żeby taką politykę realizować, no i facet jest skazany. To przecież jeden do jeden przypomina sytuację, kiedy w Polsce szef służby łapie złodziei, a potem sam jest skazany, no bo to spotkało Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i innych. I też tak, zostali łaskawieni. Tak, rzeczywiście są pewne wzory kultury. Działamy w demokracji, ona ma pewną strukturę. Prezydent nasz i prezydent ich ma prawo łaski, w związku z tym tam się będą panu podobieństwa pojawiały. Natomiast ja uważam, proszę pana, musimy wrócić do Korei, może w przyszłym tygodniu to omówimy. Zrobiłem dla pana, proszę pana, model specjalny. Tutaj Kim mieszka. Warto mieć globus, bo na globusie więcej widać, jakie on ma trasy. Proszę pana. O, coś tam leci. No, proszę pana, wyplułem flamaster. Kim jest tu? Wyspa Guam jest bardzo blisko Kima. Tu są Hawaje. Nad Japonią już puścił bombę. I teraz jak se pan odwróci globus, on ma bardzo blisko, żeby strzelić, proszę pana, w Los Angeles, LA i Seattle. Tam, gdzie się wszystkie samoloty świata robi. To nie, jak pan patrzy na globus dopiero, a nie na zwykłą mapę, to widać, jak to wszystko jest blisko. I jak facet potrafi dzisiaj dowalić w Guam, to jest amerykańska wyspa tutaj, pan ją widzi, to potrafiłby pyrgnąć w Hawaje, mniej więcej ta sama odległość do Hawajów. Kawałeczek dalej mu tylko brakuje, żeby rozwalić Los Angeles. To jest moim zdaniem najważniejsza sprawa, bo jak pan sobie wyobrazi coś takiego, to pan musi sobie wyobrazić, co musi zrobić Trump, jeżeli pierwsza bomba poleciała na Los Angeles. Musi próbować w nią wcelować ze statków amerykańskich, które parkują na tym morzu, ale to jest jak strzelanie nabojem do naboju. Bardzo trudno wcelować. Jak to się nie uda, to on musi wtedy walnąć w Koreę i to bombą atomową, żeby rozwalić wszystkie infrastruktury atomowe, które oni mają, żeby nie było następnych bomb. Czyli musi się pożegnać z Los Angeles albo z Hawajami, albo z wyspą Guam i natychmiast prewencyjnie rozwalić Koreę. Czyli mamy lokalną drugą wojnę koreańską, tylko że atomową tym razem. To jest moim zdaniem najważniejsza rzecz teraz. To jest najważniejsze, co się dzieje. A my przypominamy sobie w Polsce w związku z tym, jak taki prezydent, który nazywał się Barack Obama, kiedyś zrezygnował z instalacji tarczy antyrakietowej, która, przypomnijmy, jest elementem globalnego systemu, który ma na celu między innymi zestrzeliwanie pocisków z takich państw, o których kiedyś inny prezydent mówił, że są państwami osi zła. Coś takiego było, ale to zupełnie inne czasy. Wojciech Cejrowski.